Klaudia Sendy, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Przed nami całkiem ciepły poranek, na termometrach nawet do 7 stopni na zachodzie, 4 stopnie na Lubelszczyźnie i 1 do 2 stopni na południowych i południowo-wschodnich krańcach. Znacznie więcej chmur pojawi się nad północną częścią Polski, a także w centrum. Na północy miejscami możliwe słabe opady lub mżawki. Pogodniej na południu, tutaj zachmurzenie umiarkowane, ale mogą utrzymywać się jeszcze mgły. Sprawdźmy prognozę po południu. Po południu na termometrach zanotujemy niewiele wyższe wartości, do 9 stopni na południowym zachodzie, 8 stopni na Warmii i Mazurach i 6 stopni najchłodniej na Górnym Śląsku. Najwięcej słońca zaświeci dziś na Dolnym Śląsku, poza tym zachmurzenie umiarkowane, na północy zachmurzenie duże i możliwe słaby, przelotny deszcz. 1017 hektopaskali, ciśnienie powoli wraca do normy, wiatr porywisty. Sprawdźmy stan jakości powietrza. Jakość powietrza w Polsce będzie dziś całkiem dobra. Nieznacznie gorzej przedstawia się sytuacja w Katowicach oraz w Poznaniu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.